Dzień dobry bardzo, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie film dotyczący mojego życia zawodowego, film biznesowy związany właśnie z wynajmem krótkoterminowym, tak jak już tutaj ten tytuł sugeruje. Ja się zajmuję wynajmem krótkoterminowym dla osób, które trafiły tutaj z wyszukiwarki. Prowadzę właśnie firmę, gdzie mam pod sobą kilkanaście mieszkań, które są wynajmowane w Gdańsku na Starym Mieście na krótkie pobyty w ramach właśnie tak zwanego wynajmu krótkoterminowego. I teraz tak, ten temat cały czas żyje. Coraz więcej osób wchodzi w ten biznes. Wiem, że wynajem krótkoterminowy w ogóle, zarządzanie nieruchomościami pod różną postacią, czy średnią, czy długoterminową, jest ostatnio bardzo, bardzo popularne. No i ja cały czas otrzymuję sporo pytań, właśnie wiele osób trafia tutaj do mnie na kanał właśnie z wyszukiwarki, wyszukując hasła związane z wynajmem krótkoterminowym. I chciałabym w najbliższym czasie kilka takich tematów, które najczęściej się powtarzają w pytaniach, poruszyć tutaj we vlogu po prostu. I tak, jedno z najczęstszych pytań, które chyba otrzymuję, to jest, czy dane mieszkanie opłaca się brać pod wynajem krótkoterminowym. I tutaj najczęściej następuje krótki opis mieszkania. Bądź też zapytanie, jakie mieszkanie będzie najlepsze w ramach wynajmu krótkoterminowego. I słuchajcie, udzielę teraz bardzo ogólnej odpowiedzi, ale taka jest prawda, ponieważ nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wierzcie mi, że naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że w grę wchodzi wiele zmiennych. Ja mam mieszkania od 18 metrów do 75 metrów. Od kawalerek po dwupokojowe, bo to 75-metrowe to jest mieszkanie dwupokojowe. I to nie jest tak, że jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, że kawalerka wynajmuje się lepiej niż dwupokojowe, bądź też na odwrót. No bo są przy innych ulicach, są urządzone w innym stylu, więc tak jak mówię, wchodzą już różnego rodzaju zmienne, mają różne ceny, kierowane są do różnych grup klientów, tak, do kogo innego idzie kawalerka, do kogo innego idzie dwupokojowe mieszkanie, które jest zazwyczaj wynajmowane przez rodziny. I ciężko jest w tym momencie powiedzieć, które z nich jest lepsze. Jeżeli ktoś by mi właśnie zadał pytanie, czy kawalerka, czy dwupokojowe, no to nie jestem w stanie jednoznacznie wskazać. Dlatego, że jedno i drugie zarabia dobrze, natomiast inne środki były w te mieszkania inwestowane przez właścicieli. I tu jest cały clue w tym momencie do policzenia, ile my włożyliśmy, a ile wyciągamy i na ile to się w tym momencie opłaca. To, co ja bardzo często odpowiadam, kiedy właśnie mam pytania, czy dane mieszkanie opłaca się wziąć pod wynajem, to żeby po prostu sprawdzić konkurencję w danym rejonie. Jeżeli przyjmujemy, że mamy mieszkanie dwupokojowe, w którym mogą spać 4 osoby, bo uwaga, to jest też istotne, ile mamy miejsc noclegowych, czy to jest na wprost mieszkanie na 4 osoby, bo w jednym 2 i w drugim 2, czy też jest dostawka i może już być 6 osób, bo to będzie różnicowało cenę wynajmu, więc to jest też bardzo istotne. Czyli określamy sobie tak naprawdę te najważniejsze parametry, które dla tego mieszkania, nad którym się zastanawiamy, są, czyli ilość pokoi, ilość miejsc noclegowych, metraż, dzielnica, wystrój. No i właśnie, bo to będzie zawsze bardzo subiektywne. Ale do czego zmierzam? O wystroju też musimy pamiętać. I sprawdzamy po prostu konkurencję. Słuchajcie, najprostsze rozwiązanie www.booking.com i wyszukujemy mieszkania najlepiej, bo musimy mieć jakąś skalę porównawczą, jak najbardziej podobne do naszego. Czyli wybieramy 2 pokoje, 6 miejsc noclegowych, dzielnica, tak, w której to mieszkanie się znajduje. Filtrujemy później też zdjęcia, bo chodzi tak naprawdę też o standard mieszkania, tak? Inaczej będzie się wynajmowało mieszkanie, które jest jeszcze w takim tak zwanym PRL-owskim stylu, tak? A inaczej mieszkanie zrobione przez architekta, gdzie po prostu widać, że architekt tak przyłożył tam rękę, bo mieszkanie jest naprawdę zrobione ze smakiem. Trzeba też poweryfikować właśnie zdjęcia przy tych ofertach. Słuchajcie, teraz naprawdę powstają tak oryginalne mieszkania. Ostatnio gdzieś też na ofertach przewinęło mi się mieszkanie, które ma na przykład wannę w salonie. Jest po prostu duża wanna, jest tak zaprojektowane, że jest łazienka praktycznie w salonie. Jest to coś charakterystycznego, coś co gości przyciąga, więc też musimy uważać, do kogo będziemy się równali, jeżeli chodzi o wystrój tego mieszkania. I należy po prostu znaleźć mieszkanie najbardziej odpowiadające warunkom, kryteriom tego naszego mieszkania, nad którym się zastanawiamy. I sprawdzamy po prostu kalendarze, dostępność. I teraz po prostu sprawdzamy, w jakich cenach stoją dane mieszkania i weryfikujemy kalendarze. Słuchajcie, robimy to w najprostszy możliwy sposób, tak? Jakbyśmy chcieli po prostu założyć rezerwację na kolejną dobę, na 2 doby w przód. Tylko teraz też uważajcie na jedno.
bo bardzo często mieszkania mają zastrzeżenia, że nie są wynajmowane na jedną dobę, minimum dwie doby. Więc jeżeli przez kolejne dni, jak będziecie sobie sprawdzali kalendarz, chcąc zasymulować rezerwację, będzie Wam pokazywała się informacja, że mieszkanie niedostępne, 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 może być sytuacja, że jest po prostu ograniczenie do dwóch dób. Więc wtedy zmieńcie po prostu na dwa dni i sprawdzajcie, tak? Na przykład kolejny weekend, piątek, niedziela. Czy można złożyć rezerwację? Poniedziałek, środa. Czy można złożyć? Środa, piątek. Czy można złożyć? Tak naprawdę w ten sposób jesteście w stanie zweryfikować kalendarz konkurencji, tak? Czy te mieszkania są dostępne, czy nie. I widzicie, jak wygląda mniej więcej to obłożenie, tak? Bo jeżeli będziecie sprawdzać dzień po dniu i widzicie, że mieszkanie przez najbliższe dwa miesiące nie ma żadnych rezerwacji, no to słuchajcie, jest trudno. Natomiast jeżeli też wyszukujecie i widzicie, że tak naprawdę w Waszym mieście, bo bardzo często osoby z mniejszych miast wchodzą w wynajem krótkoterminowy, słuchajcie, bo to nie muszą być tylko turyści, pamiętajmy o tym, to może być równie dobrze wynajem dla pracowników, którzy przyjeżdżają w delegację do jakiejś firmy, więc to tak jak mówię, to jest tyle zmiennych, natomiast w małych miastach jak najbardziej, jeżeli jest chociażby jakiś duży przemysł, przyjeżdżają ludzie do pracy, to też można w taki temat wejść. Natomiast właśnie weryfikacja na żywym organizmie, na kalendarzach, jest najlepszym możliwym sposobem na sprawdzenie, jak się analogiczne mieszkania w danym miejscu wynajmują. A jeszcze prościej wygląda temat, jeżeli chodzi o Airbnb, bo polecam weryfikację zarówno na Bookingu, jak i na Airbnb, bo co do zasady, jako wynajmujący działamy na dwóch tych portalach, tak? No bo chcemy pozyskiwać jak najwięcej rezerwacji. Natomiast nie zawsze. Najczęściej jest tak, że ktoś jest na Bookingu, ale niekoniecznie na Airbnb, albo jest po prostu na dwóch kanałach. Chociaż tak jak mówię, to nigdy nie jest w 100%. I teraz tak, jeśli chodzi o Airbnb, po prostu wchodząc w daną ofertę, też piszcie sobie w wyszukiwanie, jakbyście chcieli znaleźć takie mieszkanie, jak macie, w konkretnym właśnie metrażu, na konkretną ilość łóżek noclegowych, tak, w danej dzielnicy i sprawdzicie wtedy, ile tych mieszkań wokół jest w konkretnych terminach dostępnych. Na Airbnb jest o tyle prosto, że jak wejdziecie w daną ofertę, to pod mieszkaniem od razu widzicie kalendarz, na jaki okres czasu on jest zablokowany. I to jest naprawdę świetna metoda na sprawdzenie właśnie, jak sobie inni w tej okolicy radzą. Bo jeżeli będziecie widzieli, że ten kalendarz jest poobkładany na najbliższe miesiące, no to jest super, tak? Faktycznie w tej lokalizacji jest popyt na takie mieszkanie. Natomiast jeżeli znajdziecie 500 wolnych ofert, i wszyscy mają puste terminy, puste w sensie wolne, no to słuchajcie, wprowadzać 501 mieszkanie, dość ryzykowne, skoro pozostałe też stoją, więc naprawdę to jest najlepsza metoda, żeby zweryfikować, czy dane mieszkanie ma szansę chwycić, czy nie. Bo tak jak Wam wspomniałam, o samej popularności oferty może świadczyć naprawdę wiele przeróżnych czynników i trudno jest, patrząc na mieszkanie, stwierdzić, no chwyci czy nie chwyci. Powiem Wam, że naprawdę miałam cudowne mieszkanie, zrobione też przez architektów, świeżo po remoncie, w centralnej części Starego Miasta i nie. Bo coś na danym mieszkaniu nie do końca chwytało. Istotne często okazują się takie detale, jak na przykład, czy jest miejsce parkingowe, tak? Jeśli chodzi o Stare Miasta, czy starówki, tak, w dużych miastach, no nie jest to tak oczywiste, tak, bo te strefy ruchu są często w tych miejscach ograniczone. Istotne może być, bo z tym też się spotkałam i goście potrafili na to zwracać uwagę, chociaż mówię, to są jakieś pojedyncze przypadki, no natomiast zapamiętałam to. Czy są rozkładane kanapy, czy są łóżka w mieszkaniu, bo bardzo cenione jest, zwłaszcza przez gości zagranicznych, ja akurat w większości obsługuję rezerwacje zagraniczne, że jest to po prostu pełnowymiarowe, duże łóżko, a nie rozkładana kanapa. Są różnego rodzaju dodatki, jak zmywarka, pralka, ekspresy do kawy, tylko że to znów wszystko będzie zależało, tak? Bo jeżeli mamy kawalerkę, która spokojnie może chodzić na takie dwudniowe pobyty, no to powiedzmy sobie wprost, no przy dwudniowych pobytach nikt specjalnie nie potrzebuje w tym mieszkaniu pralki, nie jest potrzeba na zmywarka, no bo to jest krótki pobyt, tak? Natomiast jeżeli to jest duże mieszkanie, gdzie z założenia będą przyjeżdżały rodziny, gdzie jest to miejscowość, teraz pewnie Zakopane, tak, gdzie są to dłuższe takie wakacyjne czy zimowe pobyty, no to faktycznie ta pralka może być sporym atutem. Bardzo, bardzo dużo zmiennych. My się staramy jako wynajmujący różnymi dodatkowymi atrakcjami tych gości przyciągać. Pojawiają się właśnie tak jak w hotelach ekspresy do kawy, kawa, herbata, cukier. Niektórzy zostawiają całe zestawy powitalne, woda, wino. Wiecie, to jest wszystko w tym momencie do policzania, tak, ile my będziemy mieli z danej rezerwacji, ile jesteśmy jeszcze w stanie uszczknąć, żeby ewentualnie zapewnić takie dodatkowe atrakcje. Teraz również są wprowadzane takie oferty,
są firmy, które, z którymi można w ten sposób współpracować, jak oferty śniadaniowe. Można po prostu do rezerwacji podpiąć również ofertę śniadaniową. Nie musimy się tym zajmować sami, tylko jest firma zewnętrzna, która w konkretnych dniach, w konkretnych godzinach będzie zgodnie z tym zapotrzebowaniem zgłoszonym dostarczała śniadanie. Więc można cuda wianki naprawdę do tych ofert podpiąć, żeby spróbować to mieszkanie wypchnąć. Musicie też pamiętać, że są bardzo różne metody wynajmowania. To jest też pytanie, na co się zdecydujecie, tak? Bo jeżeli macie duże, na przykład czteropokojowe mieszkanie, gdzie jest jeszcze osobno salon, na przykład z aneksem kuchennym, to takie mieszkanie może też być wynajmowane na pokoje. Ono nie musi być wynajmowane jako całość. I z tego, co ostatnio czytałam, właśnie mieszkania wynajmowane na pokoje mają największą rentowność. Ja, jakbym miała oceniać po sobie, no to ja bym akurat w takim wspólnym mieszkaniu, gdzie jesteśmy tak przez ściankę, akurat nie chciała nocować i mieć takiej wspólnej kuchni. To jest tak dla mnie trochę hostelowo. No ale to jest pytanie, jakie to ma oczekiwania, tak? Okazuje się właśnie z tego, co ostatnio dostarłam do danych, że te mieszkania zwracają się właśnie najlepiej. Ale to, co też wspomnieliśmy teraz, czy opłaca się brać to mieszkanie, to jedno, to co Wam mówiłam, właśnie weryfikacja konkurencji, z analogicznymi mieszkaniami w tej lokalizacji, w której my chcemy działać. A druga sprawa, to co też tutaj niejednokrotnie już podkreślałam, to trzeba sobie naprawdę bardzo dokładnie policzyć. I teraz, jak będziecie weryfikować tą konkurencję, to sprawdźcie, za jaką kwotę mieszkania właśnie w tej okolicy, takie jak Wasze, są wynajmowane. Bo to będzie dla Was naprawdę bardzo cenna informacja, tak? Bo jeżeli konkurencja schodzi ze stawką do 100 zł, za dobę, bo i takie kwiatki są, a i nawet jeszcze niżej, no to ciężko Wam będzie tak ruszyć z mieszkaniem, które jest tak naprawdę takie samo, niczym się nie wyróżnia, tylko jest droższe. No bo któż by chciał je wtedy wynająć? Więc sprawdźcie też koniecznie właśnie, jakie są ceny tych analogicznych mieszkań, właśnie jakie jest ich obłożenie i teraz tak, ile Wy będziecie musieli w to swoje mieszkanie zainwestować, bo inna jest sytuacja, gdy ja jestem właścicielem mieszkania, które jest wynajmowane, tak, i zarabiacie wszystko dla siebie. Inna jest, jeżeli mieszkanie podnajmujecie i co miesiąc macie opłaty rzędu 2 czy 2,5 tysiąca. I jeszcze inna sytuacja jest, gdy jesteście na procencie z właścicielem mieszkania. Także wrzucamy wszystko do arkusza kalkulacyjnego i naprawdę do policzenia, tak, jeżeli przyjdzie nam zainwestować 10 tysięcy, bo bierzemy mieszkanie w podnajem, ale musimy zrobić tam jeszcze remont właśnie za te 10 tysięcy, no to liczymy, ile ono będzie za dobę zarabiało, ile dób średnio w miesiącu się wynajmie, kiedy nam się ta dyszka zwróci, a kiedy my w ogóle zaczniemy na tym mieszkaniu zarabiać. No bo pamiętajmy o wszystkich kosztach, które się pojawiają, tak? Zatowarowanie mieszkania, czyli jakiś właśnie cukier, sól, tak? Środki chemiczne, które są potrzebne. Tu też oczywiście pytanie, czy sprzątamy sami, czy jest pani, która nam pomoże w sprzątaniu, bądź też pan oczywiście, czy współpracujemy z jakąś firmą, bo firmy często środki chemiczne dostarczają. Bardzo, bardzo dużo zmiennych, tak jak Wam mówiłam, wchodzi, no to takie ludzie robią kilkudniowe szkolenia z tematu wynajmu krótkoterminowego i wierzcie mi, że jest o czym robić te szkolenia, bo ciężko jest udzielać jednoznacznych odpowiedzi. Trzeba wszystkie warianty rozpracować, jak to może wyglądać. Także musicie właśnie pamiętać o takich kosztach, jak koszty sprzątania, koszty właśnie zatowarowywania mieszkania, no pościel, ręczniki, które muszą się pojawić, pościel i ręczniki będą niszczone. Będą niszczone tak, że będzie trzeba kupować nowe. No oczywiście nieregularnie, natomiast takie koszty będzie trzeba uwzględnić, tak. No podatki, które trzeba płacić, VAT, który trzeba płacić, tak. To też jest koszt w tym momencie dodatkowy. Ewentualne usterki, które nam się pojawiają, koszt biura rachunkowego, które będzie nas rozliczało. Opłaty, jeżeli mieszkanie jest pod najmem, jeżeli jest nasze mieszkanie, no to i tak jest jeszcze czynsz, internet, kablówka, bo mieszkanie musi być w to wyposażone. O tym wszystkim trzeba pamiętać i po prostu wrzucić to na zimno do arkusza kalkulacyjnego i zobaczyć, na ile to się będzie spinać. A ja i tak zawsze jeszcze mówię, jaki wynik Wam nie wyjdzie, to jeszcze utnijcie z tego 10%, bo zawsze się znajdą jakieś koszty, których człowiek nie przewidzi, więc lepiej jest jeszcze tą dyszkę ściąć i później się mile rozczarować, tak, niż czasem czegoś nie doszacować i okaże się nagle, że ten biznes niespecjalnie się spina. Także jakbym miała odpowiedzieć na pytanie, czy dane mieszkanie opłaca się wziąć w wynajem krótkoterminowy, trudno powiedzieć. Analiza konkurencji i arkusz kalkulacyjny. I czysta matematyka w tym momencie powinna nam dać odpowiedź na to pytanie. Bo po prostu innej odpowiedzi, takiej, żeby Wam ktoś na wprost miał powiedzieć, tak, bierz to mieszkanie, to po prostu będzie samograj, nie ma. Naprawdę nie ma. Bo samo to, że zobaczycie na Bookingu, że w danym miejscu jest 150 mieszkań na wynajem,
to nie świadczy wcale o tym, że tam się tak super mieszkania wynajmują. To tylko i wyłącznie oznacza, że tam jest 150 wolnych mieszkań w tym momencie na wynajem, które Wy widzicie w danym terminie. I teraz trzeba się zastanowić, dlaczego tyle mieszkań stoi pustych. Jeżeli one stoją puste, to w jaki sposób ja mam pozyskać rezerwację? Także po prostu posprawdzajcie kalendarze, znajdźcie analogiczne mieszkanie i naprawdę policzcie to sobie na zimno. To jest ciekawy biznes, to jest biznes, który może przynosić naprawdę fajne pieniądze, ale to nie jest wcale tak oczywiste. Jest ogromna konkurencja, przepisy są niejasne i jest wiele niuansów, jeśli chodzi o rozliczanie tego, o całą księgowość. Ja mam w tym momencie księgowość w biurze rachunkowym, więc tutaj akurat w takie tematy bym nie chciała wchodzić, tak? Kto jest VAT-owcem, kto nie jest VAT-owcem, czy to jest cel mieszkaniowy, jaki to jest cel, czy to jest krótki pobyt, czy to jest długi, średni i tak dalej, jak do tego podejdzie urząd skarbowy i tym podobne. To akurat takich tematów niekoniecznie chce się podejmować. Natomiast no są w tym biznesie również ryzyka, a konkurencja jest ogromna. No i sprawa, o której też jest głośno, chociaż ostatnio trochę mniej, to zmiany w prawie, które mają się zadziać, tak. Mnie to szczerze mówiąc akurat cieszy, to przede wszystkim zmiany, o których mówiliśmy, to legalizacja tego wynajmu w takim kontekście, że jak to bywa na zachodzie, każdy wynajmujący jako firma mająca pod sobą mieszkanie jest zarejestrowany, ma podany swój numer licencji i po prostu jako taki zarejestrowany podmiot w tym momencie podnajmuje mieszkania. Uważam, że to jest świetny pomysł, no bo eliminuje szarą strefę i to bardzo, bardzo odpowiada. Natomiast no, pojawiały się oczywiście różne postulaty. Pojawiały się takie postulaty, aby wynajem krótkoterminowy po prostu ograniczyć, tam nie wiem, czy było 30 czy 60 dni w roku. No to w tym momencie trochę ten biznes wykłada, prawda? Wtedy robimy w ten sposób, że wpuszczamy mieszkanie na długi najem dla studentów chociażby, a z krótkim wchodzimy tylko i wyłącznie na wakacje, no bo nie będzie innej opcji, jeżeli takie ograniczenia się pojawią. Także temat żyje, jak się to poukłada, zobaczymy. Natomiast tak jak mówię, ja przede wszystkim zachęcam do głębokiej analizy, bo z własnego doświadczenia ja wielu rzeczy na początku nie doszacowałam i uczę się na swoich własnych błędach. Dobrze, obiecuję, że jeszcze filmy o tej tematyce będą się tutaj pojawiały. Wiem, że pojawiały się pytania dotyczące sprzątania chociażby mieszkań, jak to można sobie zorganizować, więc taki film też tutaj się postaram przygotować i zostawić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, widzimy się w kolejnym filmie.